Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Program Mocni w Wierze. Witam Państwa. W dzisiejszym programie pochylimy się nad tematem świadectwa chrześcijan w społeczeństwie. Zapraszam. W naszym programie witamy księdza profesora Jana Perszona z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże profesorze, przechodzimy do tematu, który zapowiedzieliśmy w ostatnim odcinku. Mianowicie ostatnia koncepcja księdza profesora Seweryniaka dotycząca istnienia Kościoła w świecie, odniesienia Kościoła do świata. Mianowicie ta koncepcja inkarnacyjna. Bardzo proszę o przybliżenie tego tematu, tej koncepcji. Przypomnę tylko, że chodziło o to, że wierzę w Kościół powszechny, to znaczy wierzę także w nasze posłannictwo jako uczniów Chrystusa, żeby ten świat, który jest czymś innym niż wspólnota Kościoła, bo są dwa porządki, ten doczesny i ten zbawczy. Kościół nie jest państwem, państwo nie jest Kościołem. Żeby ten świat był przez nas ewangelizowany, czyli inkarnacja Ewangelii w życie społeczne poprzez nasze chrześcijańskie świadectwo w różnych dziedzinach, od prawa międzynarodowego, bo proszę zauważyć, że kiedy mówimy o sprawiedliwym pokoju albo o rozejmie, w konflikcie międzynarodowym, w jakiejś wojnie, o jakimś traktacie pokojowym, to my jednak szukamy odniesienia do tego, co jest sprawiedliwe, do tego, co jest odszkodowaniem. Sprawa naszych reparacji, czy potencjalnych postulatu reparacji niemieckich za szkody olbrzymie, niepowetowane, które Rzesza Niemiecka wyrządziła Polsce i Polakom, państwu polskiemu, ale także wszystkim polskim rodzinom, obywatelom polskim w okresie II wojny światowej. To nie jest tylko kwestia międzypaństwowa, ewentualnie pomysłu jakiejś grupy parlamentarzystów. To jest odniesienie do pewnego wypływającego także z Ewangelii poczucia sprawiedliwości, niesprawiedliwości, zadośćuczynienia, nie tyle wyrównania, bo to się nie da wyrównać, odtworzyć, przywrócić milionom uciekinierów i prześladowanych, i torturowanych, i zamordowanych ludziom życia czy zdrowia, ale swego rodzaju poczucie sprawiedliwości. Można by powiedzieć, to także jest w człowieku i tutaj aż się prosi o to, żeby zastosować Ewangelię także z elementem przebaczenia i prosimy o przebaczenie, co w roku 1965, a więc niejako w Wigilię tysiąclecia Chrztu Polski wyartykułowali polscy księża biskupi Kościół w Polsce z kardynałem prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele. Wiemy, jaką wywołało to wtedy burzę. Naszych widzów zachęcamy, żeby sobie o tym poczytali, bo to bardzo ciekawa i niesłychanie ewangeliczna, odważna inicjatywa kardynała Wyszyńskiego, zmierzająca do pojednania między Niemcami i Polską, wtedy, kiedy u nas był PRL, a istniały dwa państwa niemieckie. Wracam do naszego problemu, dlatego że to instaurare omnia in Christo, odnowić wszystko w Chrystusie, to jest nieustanny proces. Wcielanie się Chrystusa, przemiana rzeczywistości doczesnej wedle zamysłu Bożego, to właściwie nigdy się nie kończy. I nigdy się do końca nam udać nie może. Krótko mówiąc, nie mieliśmy nigdy do czynienia na świecie, także wtedy, kiedy istniały tak zwane państwa katolickie, z jakimś idealnym społeczeństwem, gdzie mamy już na ziemi prawdziwe Królestwo Boże, Królestwo prawdy i miłości, sprawiedliwości i pokoju. To jest niemożliwe. To się zrealizować do końca nie da.
Jednakowoż, im więcej jest Ewangelii, im więcej jest Chrystusa w naszych relacjach, w naszym życiu, w naszych sumieniach, w naszym sercu, w naszym ustawodawstwie, chcielibyśmy powiedzieć, tam też jest więcej troski o człowieka. Można by powiedzieć, że to, co nazywamy orientacją inkarnacyjną, z jednej strony podkreśla różnicę między Kościołem a światem, między porządkiem zbawienia a porządkiem społeczno-prawnym, zawsze podkreśla te różnice, a z drugiej strony mówi o tym, że wzrastanie Królestwa Bożego oznacza jednocześnie w jakiejś formie postęp ludzki, a więc sprawia, że ludzie, którzy kierują się naprawdę Ewangelią i przykazaniem miłości, wnoszą w relacje społeczne, poczynając od politycznych, a kończąc na takich sprawach jak opieka zdrowotna, troska o niepełnosprawnych, o starców, o sieroty, o nienarodzonych i obronę ich życia, ale także o uciekinierów z ojczyzny, czy ofiary wojny, czy prześladowania, że to wszystko jest ze sobą złączone i to promieniowanie chrześcijaństwa, to jego ciągłe zakorzenianie się w kolejnych pokoleniach, jeżeli jest naprawdę, przepraszam za słowo, za wyrażenie, skuteczne, owocne, jeżeli chrześcijanie na wszystkich możliwych polach są aktywni i rzeczywiście w imię Chrystusa to przykazanie miłości próbują przełożyć na praktykę życia codziennego, tam człowiek brzmi dumnie i tam ci najsłabsi, najmniejsi są chronieni. To czy można powiedzieć, że w tej koncepcji inkarnacyjnej chodzi o po prostu aplikowanie prawa Bożego, prawa kościelnego, Ewangelii w życie? Tak, ale zawsze z zaznaczeniem, że Kościół nie jest państwem, państwo nie jest Kościołem, że rzeczywistości tak zwane doczesne, gmina, szkoła, ośrodek zdrowia, fabryka, Ministerstwo Finansów, ubezpieczenia, renty, zasiłki, cała ta tkanka społecznych powiązań, ona z jednej strony ma być przez aktywnych uczniów, uczennice Chrystusa przemieniana w imię Ewangelii, a z drugiej strony Kościół nie może i nie powinien być ponad, czyli uzurpować sobie władzy nad rzeczywistościami, które są wobec wiary, wobec wspólnoty religijnej, w jakim sensie autonomiczne. I tu się kłania, to zawsze jest napięcie. To nie jest takie oczywiste. No właśnie, bo gdzie tu jest granica? Tak, granica jest w ludzkim sumieniu. Otóż, żeby na to pytanie odpowiedzieć, musimy znowu wrócić do Chrystusa. Co Chrystus głosi tak naprawdę? Chrystus swoim ziomkom, którzy czekają na Mesjasza, sam będąc Mesjaszem, obiecanym i zapowiedzianym, głosi, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. On im mówi, właściwie idzie im wbrew, ponieważ oni oczekiwali na politycznego wyzwoliciela, który cały świat i to Imperium Rzymskie okupacyjne pokona i sprawi, że wszystkie narody będą poddane temu narodowi wybranemu. Oni mieli taką wizję tego pomazańca pańskiego. Pan Jezus im to wszystko burzy i mówi: Syn Człowieczy przyszedł, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. A więc siła miłości, dar z siebie, cierpienie, krzyż i zmartwychwstanie, problem grzechu i odkupienia jest tym problemem, który jest ważniejszy od ustroju politycznego, który akurat Pan Jezus ani jednym zdaniem, proszę zauważyć, nie nawiązuje do okupanta rzymskiego, do wyzwolenia Izraela, do zorganizowania jakiegoś wielkiego, zwycięskiego powstania. Nie ćwiczy żadnej partyzantki. Nie zachęca, żeby produkować miecze, noże, tarcze, zbroje, żeby się przygotowywać do wielkiej wojny wyzwoleńczej. Chrystus jakby swoim ziomkom idzie zupełnie wbrew ich oczekiwaniom i ich nadzieje polityczne
zupełnie ignoruje, jakby ten problem nie istniał. Nie angażuje się w walkę o niepodległe państwo Izrael, ale mówi: idźcie, nauczajcie wszystkie narody, uczcie je zachowywać wszystko, co ja wam powiedziałem. Dzieckiem Bożym stajemy się przez wiarę i uczynki, nie przez pochodzenie i przynależność do narodu wybranego. On rozróżniał bardzo wyraźnie, myśmy wielokrotnie o tym mówili, między Panem Bogiem a Cezarem, między religią a polityką. Wcale to nie oznacza oczywiście jakiegoś dualizmu czy takiej separacji, że jedno od drugiego zupełnie trzeba oddzielić, ale Cezar, władza polityczna, świecka, doczesna, ta potestas temporalis, ta władza doczesna, o której mówi teoria kościelna w średniowieczu, pozostaje pod prawem boskim. A więc nie można, nie powinniśmy organizować państwa, nie licząc się z porządkiem natury chcianym przez Boga. Jak ewangelizować prawo? Jesteś prawnikiem, jesteś posłem na Sejm, jesteś członkiem Kongresu Stanów Zjednoczonych, jesteś prawdziwym uczniem Chrystusa, zapytaj, co Chrystus zrobiłby na twoim miejscu, jeśli chodzi o tych, którzy są niepełnosprawni, intelektualnie, czy emocjonalnie, czy fizycznie. Chrystus zatroszczyłby się o nich i o chleb dla nich, i o opiekę lekarską, i o jakąś formę opieki społecznej. Co Chrystus by zrobił, jeśli ludzie w imię własnej wygody zabijają nienarodzonych? Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych? Chrześcijanin, poseł, senator, prezydent, policjant, urzędnik, prawnik powie: nie, ja się nie mogę na to zgodzić, bo prawo, które dał Bóg, prawo naturalne, ja jako uczeń, uczennica Chrystusa muszę tutaj działać, żeby ci najbardziej bezbronni, nie mający głosu, byli pod ochroną prawną. A więc to nie Kościół jako instytucja narzuca w jakimś kraju cokolwiek, tylko chrześcijanin powinien mieć świadomość, że on jest posłany przez samego Chrystusa. Poseł na Sejm nie wykonuje instrukcji jakiegoś biskupa czy księdza, czy jakiejś organizacji religijnej. On pyta, on ma autonomię rzeczywistości doczesnych. No, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to nie jest Kościół rzymskokatolicki. To jest w doktrynie Kościoła o tym rozróżnieniu. Ale ci, którzy tam są i są chrześcijanami, nawet nie, są ludźmi, którzy respektują prawo naturalne w naturalny sposób i oczywisty, stają w obronie i tak układają system prawny, także w dziedzinie ekonomicznej, w dziedzinie ochrony tych wszystkich, którzy sami sobie rady dać nie mogą. Pytanie o rodziny wielodzietne, pytanie o rodziny zastępcze, pytanie o pewne systemy adopcji dla dzieci, które nie mają naturalnej rodziny, ojca i matki. To wszystko polega tutaj, gdzieś jest właśnie to. Więc Kościół nie może wkraczać w sensie organizacji jako instytucja, i nie o to chodzi, ale i nie wolno tych porządków, że tak powiem, mieszać, ale nie wolno też władzy. To też jest doktryna, nauka społeczna Kościoła. Władza świecka, władza doczesna nie powinna wykorzystywać tego, co jest sakrum, tego, co jest religijne, do uzasadnienia swojej władzy. Choć ona jako zasada, każda władza, bo porządek społeczny jest z natury wynika i w tym sensie każda władza pośrednio, ponieważ porządek społeczny tego wymaga, pochodzi od Boga, ale ona pozostaje autonomiczna, podlega rozumowi, zasadom sprawiedliwości i zasadzie dobra wspólnego. A więc Jezus Chrystus, tu jest pewien element, który, to nie jest tak, że ja mogę powiedzieć, tak powinieneś zrobić, tak powinna wyglądać. To jest dziedzina, która nie należy wprost do odpowiedzialności
ani episkopatu, ani duchowieństwa, ani instytucji Kościoła. Jezus nie przyszedł zbudować jakiejś rajskiej społeczności, która jest cała podporządkowana, która jest teokratyczna. Myśmy już o tym mówili. On głosił, że czas się wypełnił, Królestwo Boże jest bliskie. Przez swoje wcielenie, tajemnicę paschalną, on objawia nowe życie i Królestwo Boże, ale katolickość oznacza otwartość Kościoła na świat. Ona jest zawsze pełna napięć, nieporozumień i pytań. I dlatego to nie jest tak, że my możemy powiedzieć raz na zawsze, żeśmy wprowadzili coś i że to rozwiązanie satysfakcjonuje Kościół. Bo nie o to chodzi. To jest zawsze swego rodzaju gra sił społecznych. Ale jest tutaj miejsce i będziemy o tym mówić na to, co się nazywa autonomia rzeczywistości doczesnych. Inaczej rzecz biorąc, odpowiadając na to pytanie, wszystko Kościół uczy, że wszystko, co służy humanizacji życia, a więc zdobycze nauki i techniki, co służy autentycznemu postępowi i poprawie życia społecznego, jest w pewnym sensie przygotowaniem Kościoła Bożego i winno się spotkać z uznaniem Kościoła. Ale to nie Kościół jest odpowiedzialny za postęp narodów. To państwo, ekonomia, to nauka, to sztuka. One nie powinny być w pewnym sensie pod kontrolą Kościoła jako organizacji czy struktury społecznej, ponieważ świat, tak w objawieniu, jak i we współczesnej doktrynie katolickiej, jest względem Kościoła jako wspólnoty eklezjalnej autonomiczny, a Chrystusowy Kościół, który jest także wspólnotą widzialną w tym organizmie społecznym, ma być dla świata narzędziem, świadkiem zbawienia, czyli obdarowania pełnią życia w Chrystusie. Ma być takim powszechnym sakramentem zbawienia, znakiem. Oczywiście to oznacza, że to prawdziwe zbawienie nie jest owocem postępu naukowego czy społecznego, ale jest darem samego Boga. I dlatego między posłannictwem Kościoła, misją, powszechnością Kościoła, tym posłaniem wszystkich katolików, sióstr i braci do przemiany rzeczywistości doczesnej wedle zamysłu Chrystusowego, a tym, co naprawdę jest, jest zawsze swego rodzaju napięcie i niedosyt i jakaś forma rozczarowania. Ale ten wysiłek, ta stała obecność, to jest właśnie z jednej strony świadomość tej autonomii Kościoła i państwa, instytucji państwowych i społecznych, a z drugiej strony zaangażowanie także zorganizowanych w partie polityczne, w jakieś struktury, w jakieś organizacje, w jakąś akcję katolicką, katolików, po to, żeby tę rzeczywistość przemieniać. Ale to jest ich odpowiedzialność, katolików świeckich, a nie Kościoła jako instytucji. To nie jest takie proste, żebyśmy mogli powiedzieć, Kościół nakazuje, Kościół się domaga, Kościół się wtrąca. Będziemy o tym wtrącaniu jeszcze mówili, dlatego że obecność, czyli powszechny charakter, posłannictwo Kościoła, które jest powszechne, wierzę w jeden święty, powszechny, czyli katolicki Kościół, na samym końcu jest apostolski, to nie jest, to jest praca, która nigdy nie jest skończona. To jest pewien proces ewangelizacji, czyli wcielania Ewangelii i samego Chrystusa w życie, w struktury społeczne, w rozwiązania, można nawet powiedzieć, dotyczące pewnych ustaw, pewnych regulacji, ale to jest także kształtowanie pewnej kultury, w której katolicy, siostry i bracia, nasi świeccy w tej czy innej formie, ale także duchowni, bo my też jesteśmy obywatelami, też należymy do jakiegoś miasta czy do jakiejś gminy, czujemy się współodpowiedzialni, a więc my wszyscy jesteśmy jakoś wezwani do tego, żeby Ewangelię Chrystusa i tą objawioną w Chrystusie wizję człowieka, człowieka żyjącego pełnią życia,
pełnią także życia duchowego i pełnią powołania także do życia wiecznego, żeby tym przemieniać to wszystko, co jest dookoła nas. I ta praca, to zadanie nigdy się właściwie nie kończy. Są takie okresy w życiu, kiedy możemy mówić, że ewangelizacja jakoś się cofa z życia publicznego. Kiedy ludzie, którzy są ochrzczeni, właściwie w ogóle nie żyją Ewangelią, przejmują pewien paradygmat funkcjonowania zupełnie laicki. W ogóle nie ma Chrystusa w ich myśleniu, w ich świecie wartości, w ich życiowych decyzjach. I wtedy możemy powiedzieć, że nawet gdyby jakiś kościół, czy episkopat, czy ktoś tam w imieniu domagał się czegoś, to oni powiedzą, a co mnie to obchodzi? Ja tam sobie gdzieś to życie religijne pielęgnuję albo nie, modlę się albo nie, ale właściwie co to ma do życia publicznego, do życia politycznego, do ustawodawstwa, do szkolnictwa, do rozwiązań rentowych czy emerytalnych. To w ogóle się tutaj, to jest zupełnie coś innego. My mówimy, nie ma na to zgody. Problem jest zawsze w nas. Czy mamy świadomość naszego posłannictwa i że ta powszechność Kościoła oznacza nasze zaangażowanie, żeby rzeczywistość naszego życia domowego, gospodarczego, politycznego, relacji w ogóle społecznych, swego rodzaju kształtowanie kultury w oparciu o inspirację Ewangelii, o samego Chrystusa. To jest bardzo szerokie zadanie i będziemy o tym jeszcze, mam nadzieję, mówili. A jak zatem powinna wyglądać relacja episkopatu, księży biskupów, naszych pasterzy właśnie do tej władzy świeckiej, do chociażby polityków, tych, którzy kierują miastami, gminami, czy w ogóle państwem? To jest z jednej strony funkcja bardzo trudna, mianowicie funkcja krytyczna. To się bardzo mocno podkreśla. To podkreślał Kościół w Polsce przed wojną, kiedy nie zawsze wypowiedzi biskupów były, że tak powiem, po linii oczekiwań władzy publicznej, władzy państwowej, ale to dotyczy szczególnie tego czasu, który nazywamy PRL-em, a więc po roku 1944, kiedy władze w oparciu o ideologię komunistyczną chciały właściwie całkowicie, czyli w sposób totalitarny, podporządkować człowieka, a więc także jego życie duchowe, religijne, tej ideologii. I wtedy co robili nasi biskupi? Zabierali głos, domagając się słusznej autonomii Kościoła i prawa Kościoła do życia, że tak powiem, w sposób wolny, do głoszenia Ewangelii, do obecności w życiu publicznym. To była bardzo ostra, wielopłaszczyznowa konfrontacja, która ostatecznie skończyła się wraz z komunizmem, z PRL-em w 1989 roku. A dzisiaj, byśmy powiedzieli, ta postawa krytyczna ze strony episkopatu, biskupi nie mogą milczeć. Kiedy sprawy idą przeciw temu, co byśmy określili jako wizja człowieka Chrystusowa, kiedy prawo naturalne jest na przykład przez system państwowy w jakimś punkcie gwałcone, kiedy bezbronni czy nienarodzeni, czy narodzeni są w tej czy innej formie dyskryminowani, kiedy dzieje się jakaś niesprawiedliwość, to ten prorocki, ten krytyczny głos Kościoła, a biskupi w imieniu nas wszystkich mają nie tylko prawo, ale obowiązek głos zabierać, on jest krytyczny. A więc jest swego rodzaju wezwaniem, napomnieniem. On jest też inspirujący. Proszę zauważyć, że niektóre wypowiedzi księży biskup, to dotyczy także kościoła w Stanach Zjednoczonych, czy powiedzmy jakimś tam kraju afrykańskim. Jeżeli tam jest kościół rzeczywiście obecny i ten kościół reaguje na pewne zjawiska społeczne, na przykład na jakąś dyktaturę, na jakieś prześladowania
mniejszości, powiedzmy, politycznej, na jakiś terror, na jakąś niesprawiedliwość, to biskupi zwykle zabierają głos w sposób taki wyważony, który niekoniecznie wzywa do wojny domowej, ale pokazuje, że należałoby pewne sprawy zweryfikować. To oznacza także gotowość, żeby pójść do więzienia. Na przykład, kiedy jakiś biskup w Chinach zabiera głos, czy zachowuje się w sposób, który państwo uznaje za niezgodny z zasadami komunizmu, to on idzie do więzienia. On jest izolowany. On jest czasami w obozie koncentracyjnym. To samo w Wietnamie, z którym mamy poprawne jako państwo polskie relacje polityczne. Moglibyśmy wiele takich krajów wskazać, gdzie głos pasterzy Kościoła wymaga odwagi. Tak zresztą jest także w wielu krajach zachodnich, gdzie stanięcie w obronie pewnych wartości, także dotyczących określonych rozwiązań. W zeszłym roku Episkopat Kanady bardzo ostro zareagował na przykład na ustawę zezwalającą na tak zwaną dobrowolną formę eutanazyjną, gdzie tak zwana wspomagana eutanazja, gdzie prawo kanadyjskie zalegalizowało taką formę samobójstwa, gdzie medyk dostarcza aparatury, trucizny i asystuje temu potencjalnemu samobójcy, czyli człowiekowi, który chce ze sobą skończyć, przerwać swoje życie, czyli dokonać swego rodzaju śmierci samobójczej. Bardzo jasne stanowisko, które oczywiście wywołało protesty, burze i posądzenia o to, że oto biskupi katoliccy są przeciwko prawom i wolnościom człowieka. Tego typu stanowisko oczywiście jest prorocze, jest podjęte w oparciu o rozeznanie, że jakieś prawo, jakiś przepis, jakaś legislacja jest dokładnie wbrew porządkowi naturalnemu i prawu naturalnemu. I jeszcze może ostatnie zdanie, księże profesorze, gdybyśmy stanęli z drugiej strony. Na ile władza świecka może czy powinna reagować czy akceptować te głosy ze strony Kościoła? Jest z jej strony oczywiście jest pewien problem, dlatego że władza świecka to jest pewnie swego rodzaju gra sił politycznych. I myślę, że w bardzo wielu krajach nominalnie jakoś tam, te demokracje wyrosły jednak z cywilizacji chrześcijańskiej, prym wiodą środowiska laickie o nastawieniu, o którym mówiliśmy wcześniej, jednoznacznie sekularystycznym, a więc eliminującym wpływ jakiejkolwiek religii na życie publiczne. I w tym sensie dla tych środowisk głos biskupów, czy głos papieża, czy głos w ogóle kościołów, który byłby krytyczny, który byłby jakoś tam inspirujący, jest bardzo niewygodny i dlatego w wielu krajach właściwie robi się wszystko, żeby go zmarginalizować. I w tym sensie Kościół, żeby był powszechny, żeby rzeczywiście jego posłannictwo także do tych rzeczywistości, które nazywamy ustawodawcze, polityczne, władza wykonawcza, ustawodawcza, legislacja, żeby był słyszalny, to Kościół musi także dbać o pewną formę, byśmy powiedzieli, siłę przebicia w życiu politycznym i w przestrzeni informacyjnej. Dziękuję bardzo. I to jest też zadanie dla nas, katolików, i kapłanów duchownych, ale także i katolików świeckich, za ukazanie dzisiejszego tematu posłania nas właśnie jako chrześcijan wprowadzających, którzy powinni wprowadzać prawo Boże w to życie codzienne. Bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejny program Mocni w wierze. Z Panem Bogiem.